przyszedł czas na to, żeby jechać dalej. W międzyczasie przyjechało kilka polskich ekip, porobiliśmy sobie zdjęcia, porozmawialiśmy i ustaliliśmy, że wszyscy się spotykamy na południu Turcji, ponieważ tam jest najcieplej. Tyle, zobaczymy jak będzie trasa przebiegać, nie planujemy, jedziemy po prostu przed siebie. Moi drodzy, zanim dotrzemy na wybrzeże, zatrzymajmy się na kilka chwil. Chciałbym wam powiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie, której bardzo mocno kibicujemy z Kasią. Chodzi o portal Aloha Camp. Jest to strona internetowa, a już niedługo aplikacja, która służy do wynajdywania i rezerwowania bardzo ciekawych miejsc na nocleg. Na nocleg pod namiot, na nocleg kamperem, albo do spanie w tak zwanym glampingu, czyli w takich niecodziennych namiotach, jurtach, tipi, albo w takich domkach na drzewach. To nie są takie zwykłe pola namiotowe, tylko to są miejsca takie jak agroturystyki, winnice, pasieki, albo miejsca, gdzie są uprawiane jakieś sporty, gdzie po prostu coś się dzieje więcej, aniżeli na takim zwykłym kempingu. No i idea też jest taka, żeby to nie było miejsce takie bardzo popularne, więc to wszystko chodzi o to, żeby były takie kameralne miejscóweczki, kilka kamperów, kilka ewentualnie jakichś namiotów, żeby nie było tłoku, nie było tłoczno, żeby każdy, kto tam przyjeżdża, mógł sobie odpocząć, no i skorzystać z tych dobrodziejstw, które dają ci gospodarze i hości, którzy założyli właśnie te punkty. Listę obiektu możecie sobie sprawdzić na stronie Aloha Camp, zarówno z komórki, albo z komputera. Za jakiś czas będzie dostępna też aplikacja. No i po prostu sobie trzeba wybrać, czy pod namiot, czy kamperem, czy na glamping chatki. My kamperem, później wybieramy, gdzie chcesz jechać, od kiedy do kiedy, liczba osób. No i następnie wyświetlają się miejscówki, wystarczy sobie wybrać, która nas najbardziej interesuje. Na przykład tutaj jest jakaś hodowla kóz, gospodarstwo rolne z agroturystyką i kozami. No i później rezerwujemy. Jeżeli wpiszecie hasło podróżowanie 10, to otrzymacie 10% zniżki. Zniżkę możecie odebrać w tym roku, czyli jeżeli byście chcieli na przykład jeszcze w tym roku zaliczyć jakiś wyjazd, czy w jesieni, czy w zimie, to śmiało możecie rezerwować na Aloha Camp, ponieważ tam są miejscówki całoroczne. Większość z nich jest całoroczna i że tak powiem, przetestować tą nową usługę. Jak wrócimy do Polski, to my na pewno pojedziemy do kilka miejsc, zwłaszcza do tych jurt i do tych takich ciekawych glampingowych miejscówek. Bardzo mi się to podoba. Wanny podgrzewane, spanie pod jakąś taką jurtą z ogrzewaną wanną, oglądaniem gwiazd na Mazurach. Coś wygląda to bardzo ciekawie. Także zachęcamy was bardzo serdecznie. Tak przy okazji jeszcze dodam, bo wiem, że część z was prowadzi takie agroturystyczne sprawy i jakieś takie gospodarstwa, winnice, pasieki. Jeżeli chcielibyście, to możecie też dodać swoje biznesy do aplikacji. Wystarczy się skontaktować z aplikacją Aloha Camp. No i oni potem dodadzą waszą wizytówkę i może nasi widzowie też przyjadą do was. A może nawet my tam przyjedziemy w sezonie letnim. Także bardzo serdecznie polecam. Kibicuję mocno, tak jak mówiłem, no to tworzą też nasi znajomi, więc kibicujemy, żeby mi się to po prostu udało. Drodzy, wjechaliśmy teraz do tunelu. Tunel zaczyna się w Stambule, w tej najstarszej części i jedziemy pod morzem i wyjedziemy już na innym kontynencie. Jesteśmy w Europie, a za chwileczkę będziemy w Azji. Ja jestem bardzo zestresowany, bo tunel jest bardzo niski. Można tutaj wjechać jak się ma 2,80, my mamy 2,60, co prawda 20 cm jeszcze, ale czuję się klaustrofobicznie i to wszystko jest tak strasznie nisko zawieszone, że mam wrażenie, że zaraz po prostu wjadę w ten wentylator albo w jakąś lampę, która tutaj nad nami wisi. Nigdy tak niskim tunelem nie jechałem jeszcze. No ale przejedziemy. Ręka w pogotowiu. Przygotowany jestem, bo już wiem, że oni tu mogą za chwileczkę wjechać. Zawsze jak włączają się do ruchu samochody, to robią to bez sygnalizowania nawet, że to chcą zrobić. Zobaczcie się tutaj po prostu jak w Dubaju. Patrz jakie wieżowce.
mamy pierwszy potop. Pierwszy potop turecki. Lała się woda z przodu, kapała no po prostu z progu i zastanawiam się, skąd tam woda nie padał też ostatnio. Poszedłem zobaczyć, czy czasem coś nie przecieka, bo tankowałem wodę przed wyjazdem z Istambułu. No i dobrze, że poszedłem sprawdzić, bo tutaj wszystko jest zalane. Co się okazało? Tutaj jest sonda poziomu wody i ona się widocznie odkręciła. Pod spodu jest taka śrubka, nakrętka i ona musiała się podczas jazdy odkręcić. No i wybiło tą sondę. I podczas jazdy podskakiwała i chlupała wodą. No i tutaj wszystko było zachlapane. Tam straciliśmy, nie wiem ile tutaj dokładnie litrów będzie, no ale taką ilość wody mniej więcej. No i to się wlało pod podłogę. No i podłogą poszło na dół do boków. No i teraz się wylewa nam z przodu. A co teraz? No nic, teraz nic nie zrobię z tym, bo muszę dostać się do zbiornika i znaleźć tą nakrętkę. Więc za tą chwilę sobie przykleję taśmę klejącą i zostawię ręczniki dookoła, że jakby coś się zapało podczas jazdy, to... Zalało nam podłogę w środku też? Pod spodem? Nie wiem. To wydaje mi się, że tam jest trochę nalane podłodze, więc trochę tam do podłogę też weszło. Ale jedziemy do miejsca, gdzie jest 29 stopni, więc wygrzeje to i wysuszę. Mamy już następny dzień. Przejechaliśmy kawał drogi wczoraj w nocy. Niestety tymczasowe rozwiązanie w postaci przyklejenia tego korka nie zdało egzaminu, bo strasznie dużo wody się nam wylało, bo jeździliśmy pod górę, z góry na górę. Mieliśmy porozkładane ręczniki, więc większość tej wody się wchłonęła do ręczników, ale tak po prostu dalej nie można jechać. Więc otworzyłem korek, wyciągnąłem tamtą nakrętkę, tylko ta nakrętka jest przekręcona. Ona po prostu jest plastikowa i no, nie jest najlepszej jakości. Więc przykręciłem ją tak, żeby była, ale pomogę sobie silikonem, ponieważ w podróż zabrałem silikon, bo to jest obowiązkowa po prostu rzecz, jeżeli się jedzie gdzieś w podróż. No i zasilikonuję to ładnie z góry, no i silikon też będzie trzymał, także po prostu to nie będzie puszczał. A jak dojedziemy na miejsce i zejdzie woda, to jeszcze odkręcę tą nakrętkę i nakleję tam jakiś klej, albo ją posmaruję silikonem. Nie wiem, jeszcze jakoś ją po prostu przykleję. Tą nakrętkę od spodu, tak żeby się po prostu to nie otworzyło już nigdy więcej. Operacja silikon udana, a teraz idę wam pokazać, gdzie spaliśmy, ale najpierw rozglądam się, czy te wielkie psy mnie zresztą nie zjedzą, bo było tutaj dosyć dużo takich dzikich psów. Więc tak, moi drodzy, o, tu leci piesek kolejny, ale on chyba nie jest szkodliwy. Tak jak mówiłem, w środku przejechaliśmy w nocy znaczny kawał drogi. Teraz jest jakieś święto ichniejsze narodowe. No i wzmożony ruch był też na drogach. Były ogromne korki. Jak na autostradę to jeszcze w życiu nie widziałem czegoś takiego, żeby 40 minut jechać korku na autostradzie trzypasmowej, a czasami były nawet 4 pasy, w sensie były, formowały się 4 rzędy samochodów na trzypasmowej autostradzie. Ale to już jest inna historia. Za mną, tam co widzicie w oddali w Międzygórzu, jest daleko położona Ankara, czyli stolica Turcji. Stolica od 1920 bodajże 5 albo 23 roku, odkąd Atatürk, czyli taki główny ich wódz, który ustanowił niepodległość tutaj i bardzo dużo ciekawych zmian on wprowadził. Zresztą o nim będziemy na pewno mówić. No i dzisiaj oni świętują to ten Dzień Niepodległości. No i jedziemy dalej. Jedziemy tam, gdzie jest ciepło, bo nikt na was nie zmyli to słońce na mojej twarzy. Jest 2 stopnie ciepła tutaj, w tym momencie, teraz. No i tam, gdzie jedziemy, jest 26. Także nie ma co przedłużać, jedziemy. Diesel full. Mhm. To jest ciekawe tutaj, na każdej stacji nabijają numer rejestracyjny od razu na paragon. Zauważyłem, że po numerze rejestracyjnym się płaci, z tym kwitkiem po prostu, albo z tym kwitkiem, albo bez zależności jak jest duża stacja. I fajnie jest, że na każdym tym właśnie rachunku jest numer rejestracyjny, bo w Polsce trzeba mieć, jak się prowadzi działalność. O, pan nam myje jeszcze ten, szybki, super. To ja idę płacić. To jest to, o czym wam właśnie mówiłem. Pan mi dał tą karteczkę, 68 litrów, 834 i jest numer rejestracyjny.
Super, bardzo mi się tu podoba. I nawet się nauczyłem jeździć już jak oni, troszeczkę. Już jeżdżę środkiem pasa, dużo trąbię, ale zapinam pas, bo oni jeżdżą bez pasów. A mi auto nie pozwala, bo by piszczało. I rozsądek. Dotarliśmy do ciepła, jest 24 stopnie na termometrze. No jak gdzieś wyciągam sobie dłoń i czuć to przyjemne ciepło, także uśmiechy szerokie. W końcu zima, o jaką budowaliśmy 25 już jest. Woo! Zmieniło się 25. Wow, cudownie. Cudownie. No więc będziemy spać na plaży, wszystko na to wskazuje. Możemy tutaj zaparkować, to jest gwarancja sukcesu, w sensie tutaj wjedziemy, wyjedziemy. Tam za tym malusieńką wydemką tutaj 2 metry dalej jest tak 50-50. Możemy się zakopać, a możemy się nie zakopywać. Więc jak myślisz, Kasia? Ja myślę, że bezpieczna opcja. Bezpieczna opcja, no dokładnie. Jak widzicie, plaża tutaj jest piaszczysta, duża, szeroka i można na nią wjeżdżać samochodami. No nie naszym, tylko raczej 4x4. Na tą plażę przyjeżdża bardzo dużo manlifersów, ponieważ ona jest na takich aplikacjach, na których można szukać miejsc do spania. Tam przed nami jest ekipa, 4 kampery. No cały czas, przez ostatnie kilka dni, co tu jesteśmy, to przyjeżdżają kampery i kamperwany, i samochody terenowe. Także no cały czas ktoś się tutaj kręci. No i codziennie przyjeżdża policja wieczorem, żeby poinformować wszystkich o tym, aby uważali na siebie, żeby zamykali wszystkie swoje rzeczy w środku, jeżeli gdzieś wychodzą, bo zdarzają się kradzieże. No, nikogo tu podejrzanego nie widzieliśmy ani razu i nie przejmujemy się specjalnie tymi ostrzeżeniami ichniejszymi, no ale jest to miłe, że przyjeżdżają i to mówią zawsze wszystkim tym nowym, co przyjeżdżają. Zbliżają się nasi goście. Jadą tutaj do nas bardzo wyjątkowe trzy postaci polskiego van life. Za chwileczkę ich będziecie mogli zobaczyć. My się teraz krzątamy, przygotowujemy jakieś jedzonko i przygotowujemy się na wieczór. Przygotowuję zapiekankę z ziemniaków i cukinii, bakłażanu, papryki. Taka ziemniaczano-warzywna po prostu. Także zaczynam od włączenia piekarnika. Śpiewają tam te dziewczyny. Mamy abortaż. Komary nas atakują, ale mam sposób na komary. Rajd na komary taki elektryczny, który za chwileczkę włączę. Cyk. Włączymy przetwornicę. Pyk. I świeci się.
Moi drodzy, tak prezentuje się to tuż przed włożeniem do piekarnika. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo jeszcze nigdy nie robiłam takiej zapiekanki. Dobra, teraz wam powiemy, kto wczoraj w nocy do nas przyjechał. No podejrzewam, że większość z was zna tych podróżników. Cześć! Siemanko! Cześć, Karol! Gdzie masz Olę? Ola... chyba, nie wiem, chyba nie przeżyła tej nocy. Chyba ją wywiało. Gdzie jest matka? Gdzie jest matka? No nie, zobacz, tak można sobie żyć. Jak się ma fajnego busa, a nie to co u nas, śmieciowy kitku. No u was też jest super. No nie, no u nas jest świetnie. Taki no. Mają, patrzcie. Chcecie się zamienić? Nie. Na górze namiot, na dole kuchnia. No tutaj tylko trochę nam się zapierściło. Salon, plac zabaw. Czy tam luksusu jest umycie zębów, także będę się teraz luksusić. Luksusić, dobra. Nigdy nie widziałem morza w tak ciepłym stanie. Bez względu na to, gdzie byliśmy, w Portugalii, Chorwacji, jeszcze nigdy tak ciepłym morzu się nie kąpałem jak w tym tutaj. Cudownie. Na naszą miejscówkę przyjeżdża coraz więcej ekip. Za nami jest jeden Holender, a teraz przyjechali jeszcze Niemcy. Do naszej rodziny dołącza jeszcze Belg, Bram, który jest przyjacielem Karola i Oli. Już się poznali wcześniej w Kapadocji bodajże. A i też ma kanał na YouTubie, widzę. Jest to bardzo pozytywny i sympatyczny człowiek podobno. Hello, Bram. Another YouTuber. No, hi. Hi. Lukas. Lukas, Bram. Nice to meet you. Good to meet you. Patrzysz, jaki ma bardzo ładny kamperek. Wow. Nasza mała śpiąca królewna Gaja właśnie wstała i idziemy razem z Karolem i Olą i prawdopodobnie z Bramem. Idziemy do pobliskiej wioski na obiad. Restauracja w ogóle nie wygląda zachęcająco, ale podali nam tak pyszną rybę. Każdy z nas dostał sibasa. Ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku ta ryba, ale no, sibas, tutaj napiszę, jak się to nazywa po polsku. Ich w Polsce chyba nie ma za bardzo, nie jest popularna, natomiast była ona grillowana, podana na takim talerzu, do tego sałatka, papryka pieczona, pomidory pieczone, chleb, jakaś tortilla jeszcze pita. Zawijana, pita, tak strasznie dużo jedzenia, dodano napoje i to wszystko kosztowało nieco ponad 100 zł. Za 5 osób dorosłych, które pojadły, no i niestety zostało dużo jedzenia na stole, no ale nie jesteśmy w stanie po prostu nawet tego wepchnąć. No dobrze tutaj dają, więc jak się wyjedzie od centrum dużych miast, Istanbulu i tak dalej i wejdzie w takie mało popularne uliczki, to można się naprawdę pozytywnie zaskoczyć.
Jeżeli zastanawia was, dlaczego tutaj jest postawiony pomnik żółwia, czy jakiś taki wielki monument żółwia, otóż szybko wam tłumaczę, że na tej plaży żółwie przychodzą, żeby złożyć jaja. I są zaznaczone na plaży takie tablice, na których są, jest dokładnie informacja w języku tureckim, że nie można świecić światłem, że nie można wprowadzać tych żółwi światłem w jakieś zakłopotanie. I żeby po prostu nie zabierać tych jajek. Stop doing duck face, start doing turtle face. I mamy kolejny dzień. Jak widzieliście, wczorajsza noc zakończyła się pokazem ognia Brama, który nas tutaj zabawiał wieczorem. Bardzo wesoły i pozytywny człowiek. I swoją drogą on teraz jedzie do Iranu, bo on w Turcji już jest od roku. Chce zobaczyć coś nowego. Stąd też kierunek niecodzienny Iran. A my się wyspaliśmy i Kasia właśnie tutaj się krząta i przygotowuje samochód do wyjazdu, bo wyzerowaliśmy już wodę. I po prostu jadę do wioski, żeby nalać wodę. Przyjechałem na plac zabaw, ponieważ dostałem informację od naszego widza Jarka, który podróżuje ze swoją rodziną, z Agatą, Filipem, Julią i Darkiem po Turcji. No i powiedział mi, że gdybyśmy się kiedyś chcieli zatrzymać w jakimś dużym mieście, to przy placach zabaw są zawsze parkingi i są toalety. No i pomyślałem, że skoro są toalety, to może jest i woda. No i pojechałem do najbliższej wioski tutaj, tam gdzie stacjonujemy. I pierwszy lepszy plac zabaw, gdzie się zatrzymałem, oczywiście jest toaleta i jest też woda. Nawet był szlał w taki wąż ogrodowy. Zatankowałem bez żadnego problemu, nikt nie zwracał żadnej uwagi na nas. Gdyby ktoś w przyszłości z was szukał miejsc do nalania wody w Turcji, to weźcie pod uwagę też place zabaw. A wodę nalałem dla siebie i dla Busem przez świat. Za jednym zamachem robię dostawę wody dla wszystkich na obozie. Misja dostarczenia wody zakończona. Możemy rozkładać leżaczki i delektować się słońcem. Wspólnie z Karolem i Zolą napisaliśmy poradnik podróży samochodowych i van life'u. Jest to książka, która jest biblią podróży samochodowych i tam są wszystkie odpowiedzi na pytania, jak to w ogóle zorganizować, za co żyć, gdzie pojechać, jak nalać wodę, wszystko to, co jest potrzebne, żeby wiedzieć, decydując się na taki styl podróżowania i życia. Można go zakupić u nas w sklepie albo u Karola i Oli w Busem przez świat. Kończymy nasz pobyt tutaj, żegnamy się z ekipą Busem przez świat, żegnamy się z Bramem, ale zanim się rozwijamy,
zjedziemy, to jeszcze zostawimy mu pamiątkę na drzwiach. Good luck with your trip. Thank you, man. All thank the best. You. Very nice person. Thank and we you love so you, van. Yes. Fantastycznego ma vana. Przepięknego po prostu. Jeszcze teraz tak szybki look zrobimy. No i właśnie tym samochodem teraz pojedzie do Iranu, więc będziemy śledzić jego wyprawę. Bardzo ciekaw jestem, czy mu się uda dojechać, wjechać i jak to wszystko tam będzie wyglądało. Także was też zachęcam do tego, żeby śledzić Brama na YouTubie oraz na Instagramie. Pa!